Dobry wieczór Państwu, którzy nas tam gdzieś w wirtualnej rzeczywistości słuchają. Witamy z Muzeum Literatury w Warszawie. Okazja jest następująca. Ulysses Jamesa Joyce'a. Koło mnie Maciej Świerkocki, autor drugiego przekładu tej sławnej książki na język polski, która się ukazała jesienią ubiegłego roku w wydawnictwie Oficyna w Łodzi. Tłumacz też przyjechał z Łodzi, a my jesteśmy w Warszawie. Ja się nazywam Piotr Paziński i nawet napisałem króciutkie posłowie do tej sławnej książki. No i o niej dzisiaj porozmawiamy. To jest tutaj w naszym skromnym gronie, ale także z Państwem. Jeśli Państwo się z nami jakoś spróbują połączyć na Facebooku i potem spróbujemy Państwa na koniec pytania odczytać. Jeśli nam się to uda, to tłumacz odpowie. No dobrze, no to możemy sobie zacząć rozmowę. Pamiętam, jak jakieś, nie wiem, 5 czy ileś lat temu rozmawialiśmy sobie o Ulyssesie. Ja wtedy tak się strasznie entuzjazmowałem, że to właśnie tak tłumaczysz taką świętą księgę i byłem oczywiście przekonany, że tak. I przekonywałem cię, że tłumaczysz coś absolutnie niezwykłego i wtedy miałeś jeszcze taki stosunek, nie, to kolejna robota. Trzeba przełożyć, to nie jest jakaś nadzwyczajna książka. Ja mówiłem, ale przecież tam jest milion aluzji do całej literatury światowej, kalamburów i różnych innych tajnych rzeczy. Nie, spokojnie. No i co? I minęło te parę lat. Nie mówię, że od razu święta księga, ale... No wiesz, dobry wieczór Państwu i witam Ciebie serdecznie. Znaczy po trosze tak było, to znaczy jest, no, to właściwie już jest za mną i traktuję to trochę jako ukoronowanie może pracy dotychczasowej swojej tłumaczeniowej, ale w tym sensie mówiłem o niej jako o czymś zwyczajnym, no, że była to na pewno cięższa praca niż przeciętna. Starałem się natomiast do niej podchodzić równie uczciwie i równie solidnie jak do wszystkich innych swoich zadań tłumaczeniowych. Natomiast oczywiście no to jest rebus, ta powieść. Ona jest niezwykle ekscentryczna, jest niezwykle głęboka, a im głębiej się w nią wchodzi w przekładzie, w czasie pracy, nikt chyba nie wchodzi nigdy, myślę, tak głęboko w tekst. Żaden krytyk jak tłumacz. Kłopot z tłumaczem jest chyba taki, że nie o wszystkim, w co tam wchodzi i co widzi, może pisać, no bo to nie jest jego zadanie w gruncie rzeczy. A przy tej kłączowatej konstrukcji Ulyssesa, no to rzeczywiście znalazłem się w pułapce. I myślę, że jest to książka, zagadka, której nie zgadnie nikt. No. Gdybym odpoczął, mógłbym ją pewnie zacząć tłumaczyć na nowo przez następne 7 lat i być może bym to zrobił trochę inaczej niż za pierwszym razem. To trochę inaczej, czyli jak? Czyli, coś czyli w niektórych miejscach, wiesz, tam gdzie no musiałem podjąć jakąś decyzję, powiedzmy, że zero-jedynkową, no, chociaż często te wybory nie były ograniczone przecież do takiego prostego rozwiązania. Pewnie po prostu dokonałbym trochę innego wyboru i być może leciutko inaczej poprowadził jakąś tam nić interpretacyjną z całego olbrzymiego kłębka, jakim w istocie Ulysses jest. Nie wydaje mi się, żeby w przekładzie takiej książki można było postawić jakąś ostateczną. Ta kropka na końcu Ulyssesa, pewnie najsławniejsza kropka w historii literatury, jest i ona kończy wszystko, jak wiadomo, ale przekładu na pewno nie. W przekładowej robocie można to robić bez końca. Ale myślę, że to byłyby poprawki jednej czy drugiej jakiegoś pomysłu, czy jakaś decyzja translatorska, która by w ogóle zmieniła trajektorię całego projektu Ulyssesa w polszczyźnie? Nie, aż tak chyba nie. To znaczy nie wydaje mi się, żebym ja był w stanie albo dysponował tego rodzaju bronią w tej chwili przynajmniej. Wydaje mi się, że nie.
Na pewno mogłyby to być jakieś poprawki. Mówię, mogłyby jakieś, bo jak ci się przyznałem chyba tuż przed rozmową, nie przeczytałem jeszcze swojego przekładu w papierze. I mam nadzieję, że mi się Państwo nie dziwicie. To się ukazało w połowie października, mamy marzec, a ja muszę z rok przynajmniej, myślę, od tej książki odpocząć, bo z reguły nie czytam swoich przekładów po publikacji, ale być może dla Ulyssesa zrobię wyjątek. Więc kiedy go zrobię i być może kiedy będziemy się przymierzali do jakiegoś kolejnego wydania, jeżeli ono, rzecz jasna, się zdarzy w przyszłości, no to nawet traktowałbym to trochę jako swój obowiązek, to znaczy po prostu przejrzenie tekstu po raz kolejny i wprowadzenie do niego jakichś poprawek, które to muszą być. No, przy tego rodzaju pracy nie ma chyba możliwości, żeby się gdzieś nie pomylić, nie potknąć. Więc do tego bym się pewnie ograniczył, do tego i być może do pewnych kwestii interpretacyjnych, ale nie na tyle, myślę, istotnych, żeby wracały do góry nogami. Na tę interpretację ogólną powieści, którą w jakiś sposób udało mi się przedstawić w przekładzie drugim. To chciałem tak, może powiedzmy o komentarzu przez chwilę, bo oprócz tego, że przełożyłeś sławną książkę, to napisałeś komentarz. Komentarz się nazywa, proszę Państwa, Łódź Ulyssesa i też się ukazał nakładem wydawnictwa Oficyna i początkowo był co? Był tak naprawdę stenogramem, notatką z jakiejś własnej burzy myślowej, który się potem zaczął układać w podzielony na 18 epizodów komentarz, prawda? I co, to była taka praca równoległa, która towarzyszyła, czy to była jeszcze taka nadwyżka pomysłu właśnie własnej burzy mózgu, że trzeba było to gdzieś zrzucić w formie pisanej? Wiesz, że to mogłyby być dwa razy grubsze. No. Gdybym szczegółowo chciał opisywać swoje wszystkie przygody językowe w Ulyssesie. No, ale po pierwsze wydało mi się to trochę, no nie wiem, być może byłoby to zbyt chełpliwe, kogo to ostatecznie interesuje, aż tak, no, żeby się nad każdym zdaniem rozwodzić. Wybrałem, jak mi się wydawało, co smakowicze kąski. No tak, to wiesz, była praca równoległa. No, żeby powiedzieć prawdę, ja właściwie byłem... No, pomysł powstał wcześniej, to znaczy kiedy przystępowaliśmy właściwie do prac przekładowych, pomysł napisania takiej książki. Trochę przekłamuję. Powstał w trakcie już tych prac. No. Dowiedziałem się, że mój szwedzki kolega Erik Andersson, który zrobił najnowsze szwedzkie tłumaczenie, napisał coś takiego. Ja nawet miałem je przywieźć tutaj na spotkanie, żeby je pokazać, ale musiałbym je zderzyć z łodzią Ulyssesa, bo jego książeczka jest tego formatu i ma 120 stron. Ale no, służyła temu samemu celowi trochę, była zapisem jego pracy nad Ulyssesem. Ja postanowiłem wyjść od tego pomysłu, ale trochę rozwinąć zawartość, czyli znacznie więcej uwagi poświęcam w Łodzi Ulyssesa, no, właśnie tym przekładowym bojom i opisuję je dosyć szczegółowo, dzieląc na te 18 rozdziałów. To już pod koniec pracy, chyba 2,5 roku, 2 lata ostatnie, tak, to była praca równoległa mniej więcej. Ale wiesz co, to nigdy nie były takie stenogramowe notatki właściwie. No, ja usiadłem i napisałem tę książkę od początku do końca, jak Pan Bóg przykazał, z jednym wyjątkiem wstęp napisałem na końcu oczywiście. Ale cała reszta jakoś szła równolegle i tak już gdzieś przy nie wiem, trzeciej lekturze takiej poprawkowej Ulyssesa, bo ja go skończyłem właściwie na brudno tak po 5 latach, więc już wracałem tylko do tego tekstu i dzięki temu łatwiej było mi pisać Łódź. No ale musiałem nieustannie oczywiście krążyć pomiędzy tymi książkami, odwoływać się do przekładu, który też się bez końca zmieniał. No i mam nadzieję, że udało się wszystkie zmiany, które były nanoszone w trakcie pisania obu książek, że udało się te zmiany w obu tekstach wprowadzić, że nigdzie tam nie ma żadnej sprzeczności. No.
To teraz tak, chciałem tak pomyśleć sobie o i porozmawiać o etapach tłumaczenia Ulyssesa, ale najpierw rzucić to na takie oto tło historyczne, że Ulysses powieść ukazał się równo 100 lat temu, tak? Znaczy 100 lat temu i miesiąc. W lutym 22 roku w Paryżu. Za życia Jamesa Joyce'a ukazało się kilka przekładów uważanych dzisiaj za kanoniczne. Przekład francuski, przekład niemiecki, przekład włoski. Były to przekłady, nad którymi on sprawował jakąś pieczę, kontrolę. Przekład czeski też przedwojenny. Czeskiego Joyce nie znał, no, ale przynajmniej te trzy wielkie języki mógł kontrolować i miał na wpływ na jakiś ich ostateczny kształt. Później nastała epoka już po II wojnie światowej, kiedy Ulysses wkroczył do wielu literatur światowych, tłumaczony już bez Joyce'a, z pierwszymi istniejącymi komentarzami, tabelami i książkami o Joyce'ie i o Ulyssesie, ale było ich stosunkowo jeszcze niewiele. I w czasach, kiedy twój poprzednik, czyli Maciej Słomczyński, przekładał Ulyssesa od połowy lat 50. do 69. roku, kiedy Ulysses się ukazał. Właściwie literatury około Joyce'owskiej, z wyjątkiem kilku dzisiaj już bardzo klasycznych pozycji, nie było. Na pewno nie istniały glosariusze, nie istniały encyklopedie, nie istniały wszystkie właśnie słowniki stylów, czy nie zidentyfikowano wszystkich, nie wiem, tekstów piosenek, aluzji literackich i tak dalej. Ty tłumaczysz już to w epoce, kiedy tej aparatury Joyce'owskiej i literatury Joyce'owskiej jest bardzo dużo. Książek o Ulyssesie pewnie jest tyle, ile tutaj nie wiem, czy widać. No, meblościankę za nami w kadrze. Ale oprócz tego, oprócz tej całej literatury Joyce'owskiej, jest jedna ciekawa, druga nieciekawa, jedna się już zdezaktualizowała, inna zbyt ekscentryczna, żeby czymkolwiek była pomocna. No to jest kilka takich porządnych opracowań typu właśnie Ulysses Annotated Dona Gifforda, który zawiera przypisy właściwie do każdego zdania. Przede wszystkim te, w których wszystkie aluzje literackie, czy właśnie choćby teksty popularnych 120 lat temu w Dublinie przebojów są zidentyfikowane. I jak się pracuje z czymś takim? No wiesz, na pewno dużo łatwiej oczywiście. Z jednej strony, bo ma się większą pewność. Stoisz na twardszym gruncie, tak? Masz lepsze oparcie jako tłumacz. Oczywiście, wiesz, Gifford nie wyczerpuje wszystkiego, rzecz jasna, a co więcej się myli w niektórych miejscach oczywiście. To jest w związku z tym ułatwienie, ale i utrudnienie. No bo nie wiem, błąd jest chyba w ogóle wpisany w literaturę jako taką. I w ogóle to jest dość interesujące zagadnienie. Z jednej strony taki empirical erring, o jakim pisali, nie wiem, postmodernistyczni czy poststrukturalistyczni uczeni w rodzaju Hillisa Millera, a z drugiej strony, nie wiem, tacy pisarze jak Borges, którzy uważali, że błąd na przykład w przekładzie potrafi być niezwykle kreatywny, tak. I właściwie nie tylko nie należy go rugować z literatury, ale hołubić, jeżeli daje interesujące rezultaty. No. I nie traktować go właśnie tak, jakby powiedzieć, w kategoriach pomyłki. No. A jeśli pomyłki, to takiej kreatywnej czy twórczej. Więc z tym też jest, wiesz, pewien kłopot, bo bez Gifforda oczywiście pewnie bym nie ruszył z miejsca w ogóle. No, nie wyobrażałem sobie, żeby do tego usiąść, nie mając Gifforda w ręku, który zresztą już mi się zupełnie rozleciał po tych latach roboty i wożenia go w różne miejsca. Miałem to lepsze, takie już późniejsze wydanie uzupełnione. Ale jest też, no pewnie znasz sama Slota, taka, no też Annotated Ulysses właściwie. Nowe wydanie chyba się teraz jakoś ukazało. Tamto miało bodaj 10 tysięcy komentarzy, to ma chyba już 12. Mnóstwo jest tego rodzaju książek, te dwie, no zwłaszcza Gifford, były podstawowe, ale czasami coś się nie zgadzało mnie w przekładzie. Porównywałem Giffforda, nie przekład Słomczyńskiego, oryginał,
myślałem i w wielu miejscach musiałem szukać innego rozwiązania. Znakomitym źródłem, o którym wspominam zresztą w Łodzi Ulyssesa wielokrotnie, jest moim zdaniem James Joyce Online Notes, internetowy portal prowadzony przez dwóch głównych chyba takich redaktorów, Haralda Becka, niemieckiego uczonego i tłumacza, o ile wiem, pracującego nad nowym przekładem też w niemieckim Ulyssesa, jeśli to jest prawdziwa wiadomość, bo niepotwierdzona, o ile wiem, i Johna Simpsona, byłego redaktora Oxford English Dictionary, tego klasycznego, ale był to też facet, który już prowadzał Oxford Dictionary w internetowy wiek. Znakomite też osobowości, jeśli chodzi o umiejętność posługiwania się takimi edytorskimi i krytycznymi narzędziami. To było bardzo odkrywcze. Gifford oczywiście miał już swoje lata, więc znałem go przystępując do pracy. Natomiast to, co tam robią ci ludzie i goście, którzy piszą dla James Joyce Online Notes, to jest znakomita robota i codziennie właściwie przybywają tam jakieś nowe informacje. Nie wszystko oczywiście, co znajdziemy w Ulyssesie, czyli na przykład teksty tych piosenek, o których mówisz, czy nazwiska postaci, miejsca, najróżniejsze, od hoteli po... Nie wszystkie jeszcze zostały rozszyfrowane, ale wiele z nich, które na przykład albo Gifford pominął, albo źle rozszyfrował, James Joyce Online Notes znakomicie dzięki pracy zresztą z całego świata badaczy Joyce'a udało się najprawdopodobniej trafnie już tak ostatecznie rozszyfrować. Co jest ciekawe, żeby jeszcze skończyć, to właśnie dzięki tej robocie głównie okazało się, ja też chyba o tym w Łodzi Ulyssesa wspominam, jeszcze pod koniec lat 90. Ten oksfordzki słownik miał taki zwyczaj, że jakby podawał pierwsze źródło, w którym się pojawia dane hasło, źródło pisane. Jak wiem, potrzebne są zwykle trzy takie źródła, tam potwierdzenia, żeby to się znalazło w tekście. Joyce'owi przypisywano około 1000 takich nowych, może nawet trochę więcej, takich nowych fraz i pojedynczych leksemów. Po głównie tej robocie Becka i Simpsona zredukowała się ta liczba do kilkuset, do 500 czy 600. Znaczy okazało się, że wiele z tego, co uważano za jego neologizmy albo no, wytwór jego kreatywności językowej, było czymś, co on zaczerpnął z prasy albo z reklamy, no, albo z innych źródeł, nie wiem, z kabaretu czy z wodewilu. I pochodziło, ja zresztą podejrzewam, że cała, no może nie cała, ale że reszta tych nierozszyfrowanych, a podobnych haseł słownikowych również może pochodzić, bo wydaje się, że on trochę taką strategię przyjął właśnie, znaczy, że właściwie wszystko, co w tej powieści, ja nie mówię o słowach tam typu portmanteau words, prawda, tak, tych łączonych, no. że czerpał je z otaczającej rzeczywistości, z życia miasta, z żywych reklam, bo pamiętam, że jedno z tych haseł było reklamą, która już wtedy przejeżdżała przez miasto, czyli wisiała, znalazłem je na zdjęciu na tramwaju dublińskim z tamtych czasów, była bodaj reklama kakao. I to jest niezwykle interesujące, bo rzecz jasna w niczym nie przekreśla geniuszu Joyce'a jako artysty języka. Ale pokazuje, że tego języka coraz więcej absorbował z rzeczywistości, tak, prawda? Tak, to nie jest... tak. I znakomicie go wykorzystywał w tekście. No dobrze, no to jak się to robi w polszczyźnie? Jak się to robi w polszczyźnie, to już musimy powiedzieć po raz drugi, tak? To znaczy my, którzy z Ulyssesem spędziliśmy trochę czasu, pewnie jednak, zwłaszcza w Polsce, zaczynaliśmy go najpierw czytać po polsku w przekładzie Macieja Słomczyńskiego istniejącym od 1969 roku, a we fragmentach publikowanego znacznie wcześniej. Jak się od czegoś takiego człowiek odseparowuje?
żeby zacząć swoją pracę na nowo, bo to jest pewnie strasznie trudna umysłowa gimnastyka, prawda? No niezwykle i na pierwszym etapie, czy nawet takim środkowym właściwie ja się nie mogłem od tego odciąć, no i tłumaczyłem trochę dwie powieści, oryginał i Słomczyńskiego, bo on mi przy pierwszym drafcie towarzyszył właściwie nieustannie w pracy. Był niezwykle pomocny i również wielokrotnie o tym mówiłem, ale z drugiej strony no, stanowił też trochę taką pułapkę, a nawet większą niż Gifford, no bo dostawałem jakby dwie mapy drogowe i musiałem uważać na pułapki zestawione i tu i tam, czyli w oryginale i Słomczyńskiego przekładzie. Ja czasem już wracałem na przykład w jego tłumaczeniu po własnych śladach, znaczy zdarzało mi się coś tam na pierwszy rzut oka, czy w pierwszej chwili od razu zanegować. Nie, to przecież nie może tak być. I często byłem też w tym działaniu uprzedzony jakby trochę, stronniczy, bo znałem też różne wcześniejsze krytyki Słomczyńskiego przekładu i to zdarzało się, że były rzeczy, które omawiano no, w tych niezbyt przychylnych, powiedzmy, Słomczyńskiemu omówieniach tłumaczenia. Ale w niektórych przypadkach, no, nie chcę powiedzieć, że często, ale dosyć często, okazywało się, że Słomczyński miał rację. To znaczy, że przynajmniej trafnie rozpoznał przeciwnika. No. Ja może trochę inaczej formułowałem myśl, czy językowo ubierałem sens w polszczyźnie, ale okazywało się, że krytycy Słomczyńskiego też nie zawsze mieli rację, więc ja nabrałem bardzo szybko dużego szacunku do tego przekładu i bardzo go uważnie czytałem. Choć oczywiście no, robiłem to po swojemu i od samego początku i nie chciałem w żaden sposób go naśladować, chociaż pożyczyłem od niego literalnie kilka, no nie pasusów, ale zdań czy fraz przynajmniej, no bo trudno mi było wymyślić coś lepszego, ja uważam, że strategia polegająca na tym, że się zrobi gorzej, tak? Byle no tak, inaczej. Byle inaczej, za wszelką cenę jest bezsensowne, więc tego unikałem. Natomiast wiesz, już w tym etapie późniejszym, czyli przy pracy nad gotowym już na brudno tekstem, w ogóle go odsunąłem. Znaczy, zaglądałem wyłącznie wtedy, i to już bardzo rzadko, kiedy naprawdę trafiałem na jakiś problem, którego nie mogłem wcześniej rozgryźć, jakiś taki orzech. I często zachowywałem się a propos orzecha, nie wiem, jak małpa, której dają komputer, ale która nie wie, co z nim zrobić, więc rozbija nim orzech. No. Bo korzystałem też, nie wiem, z przekładów, do tureckiego zajrzałem, chociaż nie znam tego języka ani w ząb, ale ktoś mi pomógł, a akurat dostałem jakiś cynk, że w tureckim przekładzie jest być może taka interpretacja, która może poprzeć to, co... Ale szło jakiegoś kalamburu, czy... Wiesz, nie pamiętam już tego tak dokładnie, ale było to coś w tym rodzaju, tak, było to coś w tym rodzaju. I nie mogłem znaleźć, bo korzystałem też oczywiście przez cały czas no, z przekładów równolegle, z przekładów włoskiego i francuskiego, tego nowego, już nienadzorowanego przez Joyce'a, który nawiasem mówiąc robiło 8 osób, co jest szaleństwem jakimś. Czytałem zresztą wywiad z jednym z tych tłumaczy, który nie wyrażał się zbyt pochlebnie ostatecznie o efektywności tego rodzaju pracy zbiorowej. Ale do Słomczyńskiego wracając, odłożyłem go wtedy i korzystałem wyłącznie tak, jeżeli miałem nadzieję, że no może on wpadł na jakieś rozwiązanie, które umknęło mnie i innojęzycznym kolegom. I to były już 2-3 ostatnie lata roboty i przyznaję, że też go od tamtej pory nie przeczytałem w całości. W żadnej formie, ani w papierze, ani w elektronicznej, bo korzystałem i z takich wersji.
tłumaczyłem z kilku właściwie oryginałów. Kilku oryginałów Ulyssesa. Tak. A który tekst byś uznał teraz za kanoniczny? Rozmawialiśmy też o tym kiedyś i właściwie też w przekładzie swoim no, za kanoniczny uznawaliśmy wydanie Random House słynne z 1961 roku. No nie wiem, czy chcemy rozwijać ten temat, tak? Bo część naszych widzów, słuchaczy nie wie, że być może nie wie, no, że w latach 80. powstało wydanie Hansa Waltera Gablera, które miało być nową edycją rewolucji, poprawioną, 3000 poprawek rewolucjonizującą tam odbiór i tekst i przedłużającą prawa autorskie na następne 70 lat, co wytknięto edytorom. Znaczy ja oczywiście sam no, nie wchodziłem w te szczegóły aż tak głęboko, zaufałem raczej znawcom Joyce'a, Ulyssesa, między innymi takim jak ty, także obcojęzycznym, bo no, wiele wydawnictw po początkowym takim entuzjastycznym przyjęciu tego gablerowskiego wydania wycofało się z tych poprawek, które okazały się trochę hochsztaplerskie, tak mówiąc delikatnie. No zwłaszcza, że jak rozumiem, mamy tutaj jednak dość przypadek inny zupełnie niż ostatnie tomy Prusta czy Kafka, tak? Za życia Joyce'a jego książka ukazała się 7-krotnie. Tak jest, tak. I on to kontrolował i nie ma co tutaj cudować i szukać jakichś rzeczywiście nowych redakcji i nowych interpretacji. Można eliminować ewentualnie jakieś literówki, prawda? Czy błędy typograficzne. No właśnie, a w wydaniu Bullera za tego typu poprawkę uchodziła na przykład no, litera tam, nie wiem, w nazwisku Buller jest podwojona w edycji w Random House'u Gablera jest pojedyncza. No, powiedzmy, bo to mniej więcej tak wygląda. A oczywiście jest to żadna różnica. Nawiasem mówiąc, wiesz, ja korzystałem, z kanonicznego wydania Random House, ale wspomniałeś o tych wydaniach za życia Joyce'a i między innymi z reprintu wydania ostatniego za jego życia, bodaj z 1932 roku, albo drugiego, albo siódmego, już nie dam w tej chwili głowy, to wydało akurat Wordsworth Classics. Mhm. Ale też no, ze świetnego wydania, o którym rozmawialiśmy, oksfordzkiego, ze znakomitym opracowaniem Jerry Johnson i z erratą świetną, która to też dużo wnosi tak, do tych dyskusji o różnicach między wydaniem powiedzmy randomowym a gablerowskim, bo ta edycja uwzględnia te różnice właśnie i wtedy, kiedy one rzeczywiście mogą być istotne, podkreśla je. Także tłumacz ma z tego również korzyść, no bo może coś wybrać, tak? Tak, może. Coś... Dokładnie, tak, tak. No dobrze, ale jeszcze wracając do tego drugiego przekładu. Jak się coś tłumaczy po raz drugi, to pewnie jednak minęło pomiędzy waszymi przekładami z górą 50 lat. 50. Mhm. 50. No i co? Jak tak się zastanowisz, czy polszczyzna się zmieniła, czy pchnąłeś polszczyznę Ulyssesa, Joyce'owską polszczyznę na inne tory, jak to się robi i czym tak naprawdę się różnicie? To dla tych, którzy mają pierwsze pytanie, mówią, to już sobie drugiego nie kupimy, bo wiemy, co jest w tej książce. Jak się pewnie domyślasz, jesteś zainteresowany, żeby Państwo kupili to drugie wydanie, bo ono, drugi przekład, bo on jest bardzo dobry. Tak, bardzo podpisuję się obiema rękami pod tą opinią i bardzo uprzejmie Państwa proszę o bieg do księgarni, bo drugie wydanie, znaczy drugi nakład się właśnie pojawił w księgarniach. Kupujcie, kochani. Natomiast no, co się zmieniło w polszczyźnie? Już mówiąc, nie chcę was tutaj ustawiać tak co jeden drugiemu. Ale w polszczyźnie od tamtych czasów, czy w polszczyźnie Ulyssesa? W polszczyźnie Ulyssesa. Ulyssesa. Wiesz, no, często bardzo... Może też co się zmieniło w naszym stosunku do angielszczyzny. Tak. Pytam cię jako tłumacza wielu książek z literatury anglosaskiej. No, przede wszystkim mamy chyba większą swobodę współcześnie. W najszerszym sensie tego słowa. Dziś tłumaczowi wolno, jak myślę, więcej. No. Ale kiedyś tłumacze więcej zmyślali. Tłumaczowi wolno wszystko, ale nic nie może, czy odwrotnie. Tak? Nie, nic mu nie wolno, ale może wszystko.
No to może i zmyślali, tak, chociaż wiesz, zachowywali się różnie. Pamiętam, że Strijkowski jeszcze, znaczy nie pamiętam tego sprzed wojny, ale kiedy przed wojną tłumaczył Selina Podróż do Kresu Nocy i trafiał na takie partie pisane argo, które, z którym sobie nie dawał rady, no to lojalnie uprzedzał czytelnika, że on tu nie wie, o co chodzi i że mamy jakąś opustkę, wyimek. Tak. Natomiast po wojnie zdarzało mi się bardzo, u bardzo współczesnych autorów znajdować takie fragmenty, już spuszczę na to zasłonę milczenia i nie powiem kto, ale no, brakowało sporych fragmentów tekstu, na przykład u Borowsa. W jednej z jego powieści, powiedzmy. Albo pojedynczyk zdania. To tak, ale wiesz, to może być zawsze tak, ludzkie oko jest omylne, ale jak już opuszczasz cały akapit, no, a czasem więcej, albo co drugie zdanie, wiesz, to wygląda podejrzanie. Słomczyński oczywiście tego nie robił. Natomiast nie wiem, no może się trochę cenzurował, może się trochę auto cenzurował, może trochę cenzurowała go Mysia. No, w tych nowszych wydaniach, późniejszych jego już tam z lat 90. edycjach, na przykład pojawiało się trochę więcej wulgaryzmów, które tak, na początku opuszczał, tak. Albo je bardzo łagodził. No. Chociaż według mnie też nie wszystkie dostrzegał. Albo jeśli je dostrzegał, to nie chciał ich uwydatniać. Tego już dzisiaj nie rozstrzygniemy. I to samo można, myślę, powiedzieć o niektórych antykościelnych fragmentach Ulyssesa. Znaczy, wydaje mi się, że on nie łagodził. Ale czy robił to w pełni świadomie i dlatego, że no, był zmuszony przez jakby okoliczności, czy własne sumienie mu nie podpowiadało tego rodzaju zabiegi, trudno mi powiedzieć. Wiesz co, natomiast ogólnie, no, ja nie mogę mówić za Słomczyńskiego, jaką on przyjął strategię, ale trafiłem niedawno wiesz, na taką przedwojenną jeszcze recenzję, nie recenzję, zapowiedź Ulyssesa z lat 30. w polskiej prasie, chyba z 31. roku, pióra Jerzego Mandrowskiego, brata Kadena, podróżnika i dziennikarza i pisarza, który entuzjastycznie tam o Ulyssesie wspomina, jest w trakcie lektury, trochę pogubiony, pisze, to jest korespondencja z zagranicy, chyba jest wtedy w Londynie, w pewnym razie w Anglii. I on tam nazywa Joyce'a figlarzem. I pisze, że, no, że to niemożliwe jest w ogóle to przełożyć, no, ale że język jest figlarny i tak dalej. Ja chyba miałem, wiesz, znaczy zgadzam się z Bandrowskim tutaj i wydaje mi się, że taka podstawowa różnica polega chyba między nami głównie na tym, że ja uważam, że Joyce się doskonale bawił tę powieść pisząc, językowo oczywiście się bawił, a nie wtedy, kiedy opisywał być może jakieś niezwykle dla niego traumatyczne fragmenty czy przeżycia, bo przecież jest to też w dużej mierze powieść przesycona no, jego biografią. A Słomczyński chyba traktował bardziej, o wiele bardziej koturnowo to, co Joyce zrobił. I w wielu miejscach, na przykład w dialogach, no, ten język jest u niego taki niezwykle składniowo, niezwykle sztuczny. No nie wiem czy dlatego, że chciał trochę na to wygląda, chciał naśladować i w wielu partiach narracyjnych, i w wielu partiach dialogowych taki wysoki rejestr, no, homerycki, tak? No, choć nie naśladował tu ani Siemieńskiego, ani Parandowskiego, no, ale starał się, jak rozumiem, mówić językiem, choć Bóg raczy wiedzieć dlaczego, no, ja nie bardzo to sobie umiem wytłumaczyć, mówić językiem no, literackim, a Joyce zupełnie tego, no, szczególnie w dialogach, to dobrze widać, nie czynił, to jest dialog ulicy, to jest dialog baru, to jest to, co tam ucho łapie, kiedy przechodzisz ulicą, jakieś strzępy, jakieś szumy, zlepy ciągną, mówiąc krótko. Więc Joyce jest tu bliższy o wiele Białoszewskiemu niż, nie wiem, no, niż Homerowi. No to skoro już padło nazwisko Białoszewskiego, to zapytajmy, jacy polscy pisarze patronowali temu przekładowi nowemu.
Patronowali, mówisz. Czyli takie, o których może myślałeś, tłumacząc różne partie tekstu. I te dialogowe, i te właśnie z knajp, z barów, i włóczęgi po mieście, i te może bardziej zasycone, czy to Szekspirem, jak dziewiąty epizod, czy ja wiem, czy filozofią, bo wtedy trzeba ściągnąć z półki inne książki, na przykład BKF i zobaczyć słownictwo filozoficzne, czy muzyczne i tak dalej. Jasne. No wiesz, ja się przyznaję też w Łodzi Ulisesa do przynajmniej kilku takich pomocników. No, Białoszewski na pewno by mi jakoś patronował. Ja tłumacząc Ulisesa celowo czytałem właśnie na przykład takich pisarzy. Powtórzyłem sobie całego Stachurę, bo wydawało mi się, że może mi pomóc. I pomógł przynajmniej w jednym przypadku. O którym też tam trochę głębiej, więcej mówię w Łodzi Ulisesa. Wiesz, chodzi o taki anagram, pewnie pamiętasz wiersz, który Blum napisał w młodości Moli i ostatni wers zaczyna się od Y. No. Mhm. Po polsku mamy na tę literę Yeti i Jachtklub i to też pisane już tak archaicznie. Słomczyński z rozpaczy napisał ja przez Y. Ja, tak. Włoski tłumacz wiesz, przełożył na włoski ten chyba sześciowiersz, ale ostatni wers napisał po hiszpańsku, żeby to, ten Y uratować. Mnie uratował Stachura, no bo przypomniałem sobie kropkę nad Ypsilonem i zacząłem ostatni wers od słowa Ypsilon. Białoszewski, to Broniewski mi pomógł w jakimś w liście, znaczy Mili się u mnie podpisuje córka Bzdurka, tak nazywał Broniewski swoją Anię, więc pożyczyłem to od niego. Od Tuwima pożyczam Cicerkum Caule, którego rzecz jasna nie znajdziemy u Ale jest, już nie pamiętam w którym epizodzie, ale jest. No właśnie. Znaczy, w oryginale jest zlatynizowany taki, znaczy angielszczyzna taka zlatynizowana. Właściwie dokładnie jest to o co chodziło Tuwimowi. Tak. No wiesz, no filozoficzne lektury jasne, no ale to nie wiem, Kazimierz Leśniak, tłumacz Arystotelesa i ten język mi pomagał, czy Witwicki, bo Platon. A Szekspir? W jakim przekładzie? Czy sam? Och nie, Szekspira wszędzie, gdzie mogłem, ale to dlatego, że go bardzo, znaczy, że bardzo lubię te przekłady. Dawałem te najstarsze, ulubione swoje, Ulricha Paszkowskiego, Koźmiana. Nie wszędzie to było możliwe, jak nie trudno zgadnąć, dlatego że przecież nie wszędzie te cytaty są dosłowne. Oczywiście. I nie zawsze odpowiadają biegowi Dedalusa. Tak, dają się uzgodnić. Z tym jest często niezwykły kłopot i trzeba szperać po tych przekładach. To akurat nie było w Joyce, ale ja kiedyś miałem taką przygodę, przekładałem Borgesa, jego wykłady i on tam cytował Macbetha, gdzie się pojawia słowo sztylet i trzeba je było koniecznie mieć, żeby dobrze to wypadło po polsku bez przypisu i tylko sito w swoim przekładzie i to chyba nawet nie całego Macbetha, bo nie wiem czy przełożył całego Macbetha, ale ten monolog przełożył, było. No więc dałem sitę i tu chyba w Ulisesie też raz czy dwa się przykład sity pojawia jakiś w cytacie. Co mogłem, przytaczałem w istniejących przekładach. Mhm. To jest ogromna większość wszystkich przytoczeń w Ulisesie. No a straszny epizod 14, czyli rozwój angielszczyzny, pijaństwo w szpitalu położniczym. Coś, co się w oryginale, tym Państwa, którzy jeszcze nie czytali, rozpoczyna od jakiegoś takiego średniowiecznego preangielskiego stylu, a kończy dublińskim slangiem, jest przelotem przez wszystkie style angielskie. Wszystkie, no jakieś część stylów angielszczyzny z 500 lat. Prozy angielskiej. Prozy, tak. I co się z tym robi po polsku? Słomczyński to bardzo ustaropolszczył, prawda? Tam słychać Reja Paska i to właściwie jest bardzo takie koturnowe, ale jednocześnie, ponieważ jest to biesiada, pijaństwo, to właśnie pojechał taką staropolszczyzną biesiadną. U ciebie tego w ogóle nie słychać, znaczy jest zupełnie inaczej.
Zresztą ten epizod się czyta po prostu 100 razy lepiej, szczerze mówiąc, w nowym przekładzie. Dzięki, dziękuję. A jest uważany za najtrudniejszy i najbardziej żmudny i taki niektórych do skrócenia o połowę. To prawda, chociaż przyznam, wiesz co, że mnie się ten epizod tłumaczyło bardzo dobrze. Znaczy ja się świetnie bawiłem przy jego tłumaczeniu. Ale to też o tym Włodzi Ulisesa wspominam. To są, tłumacze mają tak różne, tłumacze Ulisesa, tak różne poglądy na ten temat. Anderson popukał się w głowę, jak mu powiedziałem, że woły słońca, to tam to fajne. No ale rozmawialiśmy na ten temat też kilkakrotnie i zdaje mi się także, że i z tobą kiedyś. Bardzo się długo wahałem, jak ten rozdział zrobić. I tu właściwie można sobie pozwolić tylko na dwie strategie. To znaczy taką, jaką przyjął Słomczyński, czyli próbować ten epizod zdomestykować. No, czyli rozłożyć polszczyzny od Reja, tak, na Bogu rodzicy dokładnie. Pojechać. No i wahałem się i wahałem, ale właściwie, ponieważ już Słomczyński tak to zrobił, no to od razu szala się trochę przychyliła. Tu akurat, skoro on zrobił tak, to ja spróbuję inaczej. Tu akurat decyzję podjął taką, jaką podjąłem, być może nawet na podstawie wyłącznie takiego podejścia. Ale doszedłem też do wniosku, że po długich wysiłkach, no, że musiałbym dokonywać tam z jednej strony niezwykłej gimnastyki, ale to nie byłoby też takie strasznie trudne, no bo no znalazłby się nie wiem, Niemcewicz czy jakieś teksty, które mogłyby odpowiadać, nie wiem, które byłyby datowane tak samo jak autorzy, których tam pastiszuje Joyce. Bo to też przecież u niego nie są dokładne tak, cytaty, to są pastisze stylu. Tak, tak. Więc można byłoby to zrobić. Ale byłoby to, wydawało mi się to przekłamaniem pewnym, no bo on próbuje tam jednak pokazać przekrój literatury swojej, to znaczy anglojęzycznej, a nie polskojęzycznej. I ten rozwój obu tych literatur, to znaczy polskiej i angielskiej, jest tak radykalnie różny. Nawet mówiąc o samych początkach przecież tekstów, u nas tam Długosza mamy, wiadomo, to jest późne średniowiecze, a to, co tam się zaczyna, to są jakieś Elfrika, jeszcze Bedy, tam kroniki i tak dalej, no same początki, wczesne średniowiecze, no mówiąc krótko. To zupełnie nie widziałem tutaj analogii. I tu oczywiście tłumacze innojęzyczni też no, kruszą kopie i postępują bardzo różnie, nawet sąsiedzi. Anderson, którego już tu przywoływałem, czyli szwedzki przekład, robi to, co ja, czyli tłumaczy, stara się tłumaczyć i pastiszować tamte style, czyli tamtych autorów, czyli nie wiem, Takereja, Gibbona i tak dalej. Pisać ich stylem. No. Natomiast, nie wiem, fiński kolega Andersona, Lewo Lehti, który właśnie przekłada, daje tam przekrój literatury fińskiej. No. No my, czyli robi to, co Słomczyński zrobił. Tak, 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 tak. My się z Erikiem z tym jakby fundamentalnie nie zgadzaliśmy, no ale każdy ma prawo wyboru tutaj, jeśli to się udaje któremuś tłumaczy przyjmującemu tę przeciwną strategię, no to mogę tylko się pokłonić. No dobrze, no to już bardzo wiele wiemy. Ja jeszcze ten język potoczny bym się pociągnął właśnie, no bo już mówiłeś, że rozmowy z knajp i podsłuchiwanie miasta. Polszczyzna się bardzo zmieniła, a paradoksalnie ten Ulises jest mniej slangowy, to znaczy on jest na tyle potoczny, że właściwie się go czyta jednym tchem właśnie, że jak się nie utyka na przykład kalkach językowych, których u Słomczyńskiego jest dość dużo, tak? Właśnie tego slangu przekładanego dosłownie. Wydaje mi się, że to jest duża zaleta tego nowego tłumaczenia. A jednocześnie słychać żywą mowę cały czas. I jak coś takiego się robi? Zwłaszcza, że mówimy jednak o książce i to następne pytanie będzie o tym, bo jednak mówimy, no chciałem się zapytać, ja spędziłem z Ulisesem wiele lat i jest to jednak taka, no jedna z książek pewnie mojego życia, ale zawsze się zastanawiam, a na ile to jest już nieaktualne, na ile to jest zapytek? Tak, i to są dwie rzeczy, które z jednej strony, że żywy język, który przekładasz z książki, która jednak ma 100,
kilkanaście lat, prawda? A na ile tłumaczysz zabytek? Wiesz co, tak jeszcze właśnie, bo to jest też językowa kwestia przecież, Wiecha nie wymieniłem. Wiecha. No właśnie. A on się przydaje on się do przydaje. Tego plebejskiego tak, języka ulicy. Tak, tak. Ja mam świadomość oczywiście, że to, co robił Wiech, to też nie jest taki zapis dokumentalny, że to jest stylizacja pewna gwary warszawskiej. Ale to mi też bardzo pomagało w pracy. Ja się starałem tak, wiesz, balansować jakoś pomiędzy tą, jak się to uczenie mówi, domestykacją i egzotyzacją tekstu. Znaczy, nie chciałem, żebyśmy mieli wrażenie, że Teoś Piecyk zabrnął gdzieś nad Lyfi, ale nie chciałem też, żebyśmy się czuli całkowicie obco jako czytelnicy tam w Dublinie, żeby jakoś trochę zrównoważyć to poczucie obcości i swojskości. Więc nie chciałem też przesadzać na przykład, nie chciałem nadużywać gwary warszawskiej. Wiesz co, no właściwie nie wiem, no, znaczy czyta się tych autorów, o których mówiłem, ale chyba też się słucha języka. No, rzecz jasna nie wprowadzałem tutaj jakichś bardzo nowoczesnych czy współczesnych elementów językowych, zwrotów. No, wiesz, może niepotrzebnie się z tego tłumaczę, ale wiem, że są różne strategie. No wiem, jak można tłumaczyć, nie wiem, Eliota dziś, no, że można to zrobić bardzo nowoczesnym językiem czy współczesnym i nie mam nic przeciwko temu. Wiesz, właśnie być może coś takiego byłoby pomysłem na nowy przekład nie tylko Ulyssesa, ale w ogóle. Tak? No można przełożyć Hamleta językiem Blokowiska. I może z tego wyniknąć coś bardzo ciekawego. Nie uważam wcale, że byłoby to jakiekolwiek szarganie świętości. Ale przy Ulyssesie pewnie było jeszcze trochę na to za wcześnie. Ja wiesz, w ogóle miałem wrażenie, zwłaszcza tłumacząc go, kiedy już usiadłem do pracy, że on jest napisany niezwykle taką nowoczesną angielszczyzną, jak na swoje czasy też. No. Wiesz, tłumacząc jednocześnie Konrada, który przecież pisał mniej więcej w tym samym czasie. To jest niebo jak a ziemia. Jak praza Konrada się wydaje staroświecka, przyczaj się. Tak. I w oryginale odczujesz to dokładnie tak samo. No, język Konrada jest starszy o 50 albo i 100 lat. Jest oczywiście piękny, pięknie wystylizowany, ale to jest zupełnie inny świat językowy. Mm. A ten świat Joyce'a jest światem nowoczesnym, no takim trochę w pewnym sensie z Baudelaire'a, tak? Z tego podsłuchiwania miasta, które zaczęło się właśnie pewnie tak jakoś mniej więcej od symbolistów i baudelaire'owskiego Paryża i tak dalej. Więc właściwie czytając Joyce'a dzisiaj, zupełnie moim zdaniem nie ma się wrażenia upływu czasu i dotyczy to, co mówię, rzecz jasna, no, odbioru oryginału także. Nie wydaje mi się, żeby ten język się zestarzał. Po polsku chciałem oddać Joyce'a w języku przystępnym dla współczesnego czytelnika. No, czyli ani go zbytnio nie chciałem archaizować, ani go zbytnio nie chciałem uwspółcześniać, ale chciałem, żeby brzmiał przystępnie dla czytelnika dzisiejszego, 2022 roku. Przystępnie to znaczy zrozumiale. No. Rozumiem w różnych rejestrach, prawda? Tak, w różnych rejestrach. Mówimy oczywiście cały czas o mowie ulicy, o tym, jak się tłumaczy język, nie wiem, no, ludzi siedzących w knajpach, czy ludzi robiących zakupy, ale jednak przecież duże partie Ulyssesa są utkane no, z języka wyższego, prawda? Będącego aluzją czy to do filozofii, czy teologii, tak czy literatury i tak wtedy już musisz używać tych rejestrów wyższych. Wtedy muszę używać tych rejestrów wyższych, to tylko, że oczywiście też w każdym z tych epizodów mamy do czynienia z innym stylem w ogóle, prawda? To jest 18 różnych języków, stylów. No i zarazem jednak te wszystkie epizody są ze sobą o tyle połączone, że zdanie ze strony sednej z epizodu 4 może się pojawić w epizodzie 17 i należy o tym wszystkim pamiętać. Miałeś komplet kolorowych kredek, którymi pozaznaczałeś tekst. Taką mapę drogową sobie rysowałem. Ty wiesz, komputer to trochę ułatwia, tak?
Znaczy łatwiej jest szukać fraz powtarzających tak, się. Tak, tak, tak. Istnieją takie wydania. Jezus, jak to się nazywa? Ulysses Concordance chyba się nazywa takie wydanie, gdzie właściwie ono ci, wiesz, zbiera wszystkie frazy i słowa leksemy z Ulyssesa i pokazuje, ile razy i gdzie występują. No, czyli konkordancja po prostu. Tak, tak, tak. Taka biblijna, tak? No właśnie. No, czyli jednak jakaś parodia Świętej Księgi. Księgi, tak jest, tak jest. I to nawet w tego typu komentarzach. I to mi bardzo pomagało, tak. Oczywiście, no i trzeba było dbać, żeby, a w polszczyźnie to nie jest takie proste, żeby te zdania tak powtarzane, jak o tym wspomniałeś przed chwilą, no, dało się powtórzyć w tej samej formie, w której występowały wcześniej. Tu czasami trzeba było się nagimnastykować. No tak, bo fleksja tutaj utrudnia życie tłumaczowi. No dobrze, ale to właśnie porozmawiajmy jeszcze o tym zabytku. To znaczy chcę zapytać tyle, co się w Ulyssesie zestarzało, co się w Ulyssesie nie zestarzało, co jednak jest jakoś tak... Ja pisząc ten krótkie posłowie, napisałem właściwie o żywiole morza, ale skończyłem na uchodźcach. Przyszło do głowy, że Blum, który jest emigrantem, który jest jakimś takim emblematycznym obcym, jest w jakimś sensie symbolizuje czy ucieleśnia kondycję uchodźcy. I tam się wydało nagle, ni stąd, ni zowąd, dosyć aktualne w naszym świecie, chociaż być może nagiąłem tę swoją interpretację do bieżącej sytuacji politycznej sprzed roku, dwóch. Tak myślałem o tym w każdym razie. Ale są też takie warstwy Ulyssesa, o którym sam powiadałeś, chyba Justynie Sobolewskiej albo w jakimś innym wywiadzie, że to się zestarzało, że na przykład polityka irlandzka sprzed 120 lat w zasadzie nas już w ogóle nie interesuje. Tak, 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 oczywiście. Oczywiście, że są takie partie. Nawiążę, bo później już zabraknie nam czasu, jak zwykle, do twojego posłowia, które jest prorocze, no, bez wiesz, fałszywej skromności, a muszę państwu uświadomić, że zostało napisane ze dwa lata temu przecież. Nie, zostało napisane wiosną ubiegłego roku. No ale to grubo jeszcze przed kryzysem ukraińskim, kryzysem tak. Przed wojną na Ukrainie, w Ukrainie. I że jest to znakomity tekst i cieszę się, że mam okazję podziękować ci publicznie za to, że się zgodziłeś to posłowie napisać, bo jak państwo się też być może domyślają, ja napisałem książkę i uprzejmie już podziękowałem wydawcy, bardzo chciałem, żeby napisał to posłowie ktoś, kto spojrzy na Ulyssesa świeżym okiem właśnie zupełnie, z dystansem większym niż miałem ja, kończąc przekład i swoją książkę. A to, o co pytasz, no tak, no, zestarzała się cała ta rekwizytornia historyczno-polityczno-geograficzno i geopolityczna jest już martwa. Irlandzka. To... No wiesz, nawet światowa, bo nie ma już wojen burskich, Wielka Brytania nie jest już imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce i tak dalej. I to wszystko gdzieś tam ginie w morzu aluzji często. I absolutnie nie ograniczałbym się tutaj do nie wiem, polityki irlandzkiej, no wiadomo, tej narodowościowej czy niepodległościowej. Te kulturalne spory tam na przykład pomiędzy zwolennikami celtyckiego odrodzenia i mniej chętnym temu ruchowi pisarzom. Ale to jest, znaczy to jest martwe, ale oczywiście ciekawe, jeżeli ktoś ma ochotę szukać informacji w starej prasie, a oczywiście właśnie internet i źródła, o których mówiliśmy tutaj wcześniej, dają nam ogromną możliwość odszukiwania takich smaczków i ciekawostek. Tam jest chyba w Łodzi Ulyssesa też opisana cała historia jakiejś kartki pocztowej, dzięki której dowiadujemy się, skąd zaczerpnął Joyce wizerunek rzekomych kanibali w Ameryce Południowej. To okazało się, że to też w ogóle nie było ani trochę wymyślone przez niego, także językowo. To jest pocztówka, którą komuś udało się gdzieś odkryć, wysłana z Chile. Zresztą wszystko to razem ma też jeszcze większy udział w Ulyssesie. Ktoś to wytropił do tego stopnia, że nawet wiemy, kto był nadawcą i
i dzięki temu wszystkiemu udało się tam rozszyfrować prawdopodobnie jeszcze kilka szczegółów w tym epizodzie, czyli witace obecnych. Więc to są też niezwykle pasjonujące rzeczy. Dla kogoś, kto lubi taką detektywistyczną pracę. I tutaj jest się oczywiście z jednej strony tłumaczem, a z drugiej strony trochę takim detektywem. Ja to akurat bardzo lubię i była to znakomita odskocznia, bo problemy językowe to jedno, a poszukiwanie tego rodzaju ciekawostek to jest druga sprawa. Ale można w ogóle moim zdaniem nie zwracać na to uwagi, to znaczy pomijać te kwestie w lekturze, bo mamy do czynienia z powieścią tak bogatą i tak wielowarstwową, że i tak właściwie przy każdej lekturze odkrywamy w niej coś nowego i pewnie inaczej ją trochę odbieramy i czytamy. A to, co zostało, no wydaje mi się, że to, co najważniejsze, no, choć powiem przeokropny banał za chwilę, ale wydaje mi się, że jest to wiecznie aktualna powieść o kondycji ludzkiej. I kropka. No. Ale jest to też powieść, nad którą tutaj trzeba powiedzieć, ciąży pewna czarna legenda. Legenda taka o to, że jest to książka nie do przeczytania, że ci, co twierdzą, że przeczytali, to kłamią, albo dobrnęli do strony 22 i zostawili, albo tak naprawdę właśnie oszukują, że nigdy nie przeczytali, albo przeczytali po łebkach, albo dla odmiany są wyalienowanymi snobami, którzy zajmują się Ulyssesem, całkowicie oderwani od życia, mają luksus alienacji, czytają powieść, która jest no, wyłącznie pustą zabawą dla intelektualistów i to jeszcze takich intelektualistów, którzy nie są zaangażowani w żadne ważne sprawy społeczne. I te głosy słychać było także w ciągu ostatnich miesięcy w Polsce, kiedy twój przekład się ukazał, czy miał się ukazać, potem się ukazał, potem ten pierwszy nakład został błyskawicznie rozkupiony. Na Facebooku powstały dziesiątki stron, przeczytam, nie przeczytam, wspieramy się, właśnie się zbieramy i będziemy czytali razem, albo będziemy robili seminarium. Wiele z tych inicjatyw dość szybko wygasło, ale pojawiły się też takie głosy, które właśnie bardzo krytyczne wobec powieści Joyce'a, no właśnie z pozycji społecznych, tak? Kiedyś słyszało się głosy, że Ulysses i Joyce zamordował klasyczną epikę europejską, XIX-wieczną, że postawił na estetykę w kontrze do etyki, że sprzeniewierzył się jakiemuś posłannictwu pisarza, który powinien no właśnie wymierzać sprawiedliwość światu. Tymczasem tu mamy taką pustą zabawę i ten zarzut pustej zabawy i pisarza, i zajmujących się nim czytelników pojawił się później w ostatnich miesiącach, kiedy właśnie z kolei czepiano się, właśnie po co to, o czym, dlaczego i czy to w ogóle nie jest jakaś strata czasu? Wiesz, ja mógłbym na to odpowiedzieć dość łatwo, czyli zapytać ciebie i wszystkich, czy tłumacz ma obowiązek bronić swoich autorów, no, tłumaczonych przez siebie. I zawiesić to pytanie, bo ja zresztą właściwie nie znam chyba na nie odpowiedzi. Ale nie wydaje mi się, żeby te zarzuty były w pełni słuszne. No, znaczy ja przede wszystkim uważam, że Joyce niczego... Znaczy, no można, to są takie trochę frazesy, tak, powtarzane, nie wiem, za Eliotem, że zamordował, czy tam skończył na prozę, pogrzebał prozę XIX-wieczną. Niczego nie pogrzebał, jak doskonale widać, no bo proza ma się świetnie, jest uprawiana jakby w obu kierunkach. No, to znaczy taka estetyczna, powiedzmy, tak, i może dzisiaj już mniej, no, ale ta chwilowo, ale pewnie to wahadło znowu się gdzieś tam wychyli w tę stronę. Bo przecież znajdował wielu naśladowców. Proszę mnie nie łapać za słowa, no, ale jeśli przyjąć taką optykę, jeśli o Joyce'ie mówimy, czyli że tam estetyczna powieść o niczym, taka zabawa słowem, to na przykład u Johna Bartha w powieści, którą mam nadzieję Piff wznowi za chwilę w moim przekładzie opowiadać dalej, no mamy dokładnie to samo, to znaczy mamy obaj ci autorzy pokazują, jak
w cudzysłowie o niczym, można w fascynujący sposób pisać. No bo to się też tutaj u Joyce'a liczy z jednej strony. To nie jest też taka pusta estetyka, tak? Jak mi się wydaje. Ona pokazuje siłę tkwiącą, nie wiem, w prawach narracji, które są równie niezaprzeczalne jak prawa fizyki. No. I Joyce z tego znakomicie korzysta. Wydaje mi się, że z czegoś, co powiedziałeś wcześniej, wynikało, że pewnie zgodzilibyśmy się obaj. Ja na przykład nie uważam, że to jest książka, którą należy, no bo można pewnie, ale należy czytać w dowolnym miejscu. Nie, ona jest tak skonstruowana, że właściwie powinno się ją czytać od początku do końca. Że Joyce zakładał tego typu lekturę tej powieści linearną. I miało to jakiś sens. A że jest nieetyczne, czy oczywiście tam no, mizogin przecież, tak? Pornograf. Wiadomo. Antyklerykał. W zasadzie grzesznik na każdym możliwym polu. Guilty of everything. Posłannictwo pisarskie, no to też zależy, czy mówimy tak o inżynierii dusz, o powieści tendencyjnej. A czy on musi osądzać? Mnie się na przykład strasznie podoba to, że on nie osądza swoich bohaterów, bo wydaje mi się, że ich nie osądza. Zostawia te oceny nam. Co w momencie, w którym ta powieść powstawała, sprawiło, znaczy na pewno było czymś lekko ekscentrycznym. A ja nie lubię, jak ktoś mi podsuwa ocenę no, razem z tekstem powieści i nakłania do takiego czy innego stanowiska wobec bohaterów. Joyce tego nie czyni, ja go niezwykle za to szanuję, a etycznymi problemami, na które napotykamy w tekście Ulyssesa, myślę, że można by obdzielić kilka czy kilkanaście powieści. Jeszcze chodzi o jeszcze jeden zarzut, ten, który się często pojawiał i pojawiał się też w ostatnich miesiącach, że jest to książka dla zadzierających nosa erudytów, że tak zwany zwykły człowiek, o ile umówimy się, że ktoś taki jak zwykły człowiek w ogóle istnieje, właściwie nie powinien się do tego zabierać, bo od razu polegnie, to jest nie dla niego, to trzeba najpierw przeczytać całą bibliotekę książek, bo inaczej się człowiek ośmieszy i wtedy komuś takiemu tłumaczysz, że książka, która rozpoczyna się od porannej wizyty w toalecie, a kończy na położeniu do łóżka, w międzyczasie jest mowa o jedzeniu, seksie, peregrynacjach po mieście, tęsknotach i czymkolwiek jeszcze innym. Troszkę o muzyce, trochę o literaturze, to nie jest wcale jakaś trudna rzecz. Ale jednak ta czarna legenda cały czas nad Ulyssesem wisi, chociaż nie wisi nad wieloma książkami być może trudniejszymi do przebrnięcia. Oczywiście ja wiem, że to nie jest sprawa tłumacza. Tłumacz nie musi być adwokatem swojego autora, no ale jednak się narobiłeś i pewnie by ci zależało, żeby nie tylko kilku snobujących się erudytów albo czytało. Nie? Znaczy wiesz, z tym zarzutem zgodzę się o tyle, że nie jest to pewnie lektura do pociągu. No. Ale z drugiej strony mówiłem już o tym też wielokrotnie w kilku wywiadach. Zresztą dotyczy to też Becketa, o którym rozmawialiśmy i przed spotkaniem. Zawsze mnie zdumiewało, ilekroć wchodziłem do mydlarni Sweeney's w Dublinie albo słyszałem na żywo lekturę fragmentów Ulyssesa szczególnie, że biorący udział ludzie anglojęzyczni w tego typu spotkaniach na ogół pokładali się ze śmiechu. No, zależy to, jaki fragment był czytany, ale Joyce jest dla mnie, znaczy Ulysses jest dla mnie powieścią komiczną, no. Albo tragikomiczną z przewagą komizmu lekko. Natomiast i to samo dotyczyło Becketa, ilekroć szedłem na przedstawienie, nie wiem, Godota w Irlandii czy w Wielkiej Brytanii, to publiczność na ogół się śmiała przez te dwa akty. W Polsce siedzieli jak na tureckim kazaniu. I oglądali koturnowe przedstawienie. Tak. No i wiesz, no był po temu jakiś powód, to sądziłem, że po pierwsze, być może trochę w przekładzie tkwił problem, tu no, jeśli chodzi o deski sceniczne, też być może trochę w reżyserii.
Wracamy być może również tu do przekładu Słomczyńskiego, także mnie się wydaje, że jednym z powodów, dla których ostatecznie się zdecydowałem tego zadania podjąć, tego przekładu, było też to, że do Słomczyńskiego tego poczucia humoru Joyce'a prawie nie widać. A mnie ta powieść bawiła, ona jest niezwykle ironiczna miejscami, niezwykle sardoniczna, a czasem wręcz bardzo zabawna i to też na różnych poziomach, bo to nigdy nie jest jakby prosta, jeśli chodzi o Joyce'a, o jego poczucie humoru. To jest humor slapstickowy z jednej strony, a z drugiej niezwykle wyrafinowany, bo właśnie pojawiający się gdzieś też w tych rejestrach, w których wchodzimy na półki filozoficzne już. Rzecz jasna, tam jest to zwykle no innymi słowami, czy tak, innymi słowami powiedzmy wyrażone, czy w innym stylu, ale czasami też polega na kontraście, no, jakimś bardzo ostrym, przyziemności z wzniosłością i tak dalej. I to, co mówiłem o przystępności wcześniej, no, nie jest to pewnie książka dla każdego, ale to jest z pewnością powieść, którą można czytać bez takiego przygotowania. Ja to za Państwa zrobiłem, no, mówiąc krótko, przeczytałem te tam, nie wiem, 500 czy 1000 książek, przygotowując się do tego przekładu, a wy już nie musicie. I gwarantujesz, no, że można czytać bez ich bawcie się, no właśnie, bawcie się tym tekstem takim, jaki jest, bo on także jest do tego przeznaczony, oprócz innych rzeczy. Dobrze, ja teraz muszę wykonać operację następującą, to znaczy zobaczyć, czy ja widzę Państwa pytania w komórce. Tu są pozdrowienia dla Macieja Świerkowskiego, to on sobie potem odczyta. Dziękuję. Od razu bardzo. Zachęcamy do zadawania pytań. Co czuje autor tłumaczenia, gdy oddaje po 7 latach pracy tekst do druku? No niezwykłą ulgę, jakby mi 7 lat było po prostu. Niezwykłą ulgę. Kosztowało mnie to dużo samozaparcia, to znaczy ja odpowiadam całkiem poważnie na te pytania. Ja się trochę nie mogłem rozstać z tym przekładem. Znaczy, wiedziałem, wiesz, jak to jest, że jak go dam tam już do... To już przepadło. Tak. No już nie mogę jak Joyce, który na maszynach drukarskich. Tam no chociaż przekład miał swojego redaktora, prawda? Adam Pluszka miał redaktorem. Tak, no tak, ale nawet on już tam, wiesz, już niewiele mógł zwojować przy składzie czy przy złamaniu. Było wiadomo, że musi przyjść ten moment, kiedy się rozstajemy z tekstem. I to było bolesne. No, bałem się, że Boże, naprawdę, nie? Czasami się budziłem w nocy, wiesz, zlany potem, Matko Boska, przecież zapomniałem tam o czymś, biegłem do komputera, sprawdzałem, czy to jest. No nie powiem, czy wszystko się udało na czas tam zlikwidować albo wprowadzić, ale w większości tak. Czy ma pan swój ulubiony fragment tłumaczenia książki? To trochę już o tym mówiłem, Woły Słońca. Bardzo lubię ten fragment. Wiesz co, zwłaszcza taki, przypominasz sobie też na pewno, taki jest spory passus, w którym Joyce gra słowem bulla i bull, byk. No woły tutaj ładnie mi polszczyzna podsuwała różne pomysły, których tam też nie do końca u Joyce'a występują, ale łatwo to było zamienić. Na przykład napisałem tam w tym rozdziale, że ktoś napisał wielkimi wołami coś zamiast wielkimi literami. Chyba najbardziej mnie bawił ten przekład tego epizodu i lubię też monolog Molly, choć to jest mało pewnie oryginalne, no bo jest to najlepiej znany pewnie fragment Ulyssesa i najczęściej adaptowany z całej powieści. Gdy zamyka pan oczy i myśli o powieści Ulysses, to jaki obraz pewnie się pojawia? Ciekawe pytanie. Chyba Dublin widzę przede wszystkim, miasto.
Które odwiedzałeś na jakim etapie? Byłeś nim wcześniej? No, okay. I być może gdybym nie pojechał, pierwszy raz chyba byłem w 2010 w Dublinie, tłumaczyłem wtedy północnoirlandzkiego pisarza wprawdzie, ale oni się tam nie przejmowali takimi drobiazgami w Irlandii i dawali na przykład stypendia w Republice, nawet jeśli pisarz był, mieszkał w tym przypadku w Belfaście. Joyce jest jakoś tak zrośnięty z Dublinem, że pojechawszy tam wtedy na dłużej, bo na 3 tygodnie, to po prostu nie mogłem, nie wiedziałem jeszcze, że będę tłumaczył tę powieść, ale nie mogłem nie zacząć chodzić śladami Joyce'a i Ulyssesa. I chyba tak się to jakoś zaczęło, bo już gdzieś ten temat wisiał w powietrzu. A później byłem kilkakrotnie, nie chcę powiedzieć, że wielokrotnie, ale kilkakrotnie byłem w mieście w Dublinie i wydaje mi się, że jest zrośnięte w mojej wyobraźni to miasto niezwykle silnie z Ulyssesem i kiedy zamykam oczy i myślę o Ulysses, to myślę przede wszystkim Dublin. Miał pan szansę... Miał pan. Nie, przepraszam. Panie Macieju, jak rozpocząć tłumaczenie takiego dzieła? Czy miał pan w głowie myśl, że to prawdziwe wyzwanie na lata pracy? No byłem tego świadomy i miałem stany lękowe. No. Miałem świadomość, że będę się musiał zagrzebać w tej pracy na lata. Trochę dlatego, no nie chcę też przekłamywać rzeczywistości, ale trochę dlatego zrezygnowałem z pracy etatowej. Pracowałem się ćwierć wieku na uniwersytecie, redukowałem sobie tam trochę te godziny, w końcu zostało mi pół etatu, zrezygnowałem z habilitacji. No to jest moja habilitacja w pewnym sensie. Albo rehabilitacja, jak wolisz. Ale no było to też z drugiej strony dość wygodne, rzucając pracę i mając już podpisaną umowę, rzucając pracę stałą, bo tę umowę podpisaliśmy z oficyną na właśnie chyba 5 lat. No i wiedziałem, że będę miał zatrudnienie przez ten czas. To jest taka konkretna robota. Tak, przynajmniej nad tym. A jak rozpocząć? Takim też chyba pisze o tym w Łodzi Ulyssesa, takim przełomowym momentem było ostatnie, nie seminarium, zajęcia fakultatywne, które prowadziłem ze studentami kulturoznawstwa, ale translatoryczne to były zajęcia i właśnie z Ulyssesa. Ku mojemu zdumieniu zapisało się tam na te zajęcia około 10 osób, chyba jeśli dobrze pamiętam, w tym ze 2 osoby w ogóle nie z mojego wydziału i tam jakieś dziekana zgody były specjalnie potrzebne, żeby mogli do mnie chodzić. Były to absolutnie pasjonujące zajęcia, bo ci ludzie byli rzeczywiście zainteresowani tematem. Zrobiliśmy przez semestr, ja wiem, jakieś 1,5 strony tego przekładu. I wtedy sobie uświadomiłem, że właściwie każde zdanie, no prawie każde zdanie napisałbym trochę inaczej niż Słomczyński. I kiedy sobie to uświadomiłem, a robiliśmy rozdział 3 Proteusza, tak, dobrze mówię? Tak. Proteusza, tak. Tak. I on był taki, jeszcze ten fragment taki transparentny się wydawał bardzo. Znaczy taki trochę tak, mułowaty, nie? Trochę tak. I jakie tu mogą być w ogóle różnice i trudności. No okazało się, że mogą, okazało się, że można tam bardzo wiele rzeczy inaczej zobaczyć, inaczej oddać, inaczej zinterpretować. I mając te 1,5 strony w pracy nad studentami na papierze i w głowie, zapomyślałem, że skoro tak jest, to warto. To znaczy, że no, jeśli uda mi się przepchnąć przez całą resztę, to ona przynajmniej będzie inna. Nie wiem, czy lepsza, ale inna. A jeśli będzie inna, no to warto się podjąć tego zadania. No to jeszcze kolejne pytania, jeszcze mamy trochę czasu. Dlaczego nie przełożyłeś tytułu? Dlaczego nie Odyseusz? To jest, jak rozumiem... Czeskie wydanie tak się nazywa. Ja wiem. To jest pytanie, żart, bo i my chyba kiedyś sobie żartowaliśmy w literaturze na świecie i ja w jakimś wywiadzie postraszyłem nam czytelników, że zmienię tytuł.
nie wiem, na seks, krew i flaki w Dublinie w 1904 roku. Znaczy nie rozważałem takiego pomysłu serio oczywiście, ale zastanawiałem się nad tym wielokrotnie. Na to nie mamy już czasu i mam nadzieję przynajmniej w tej chwili. Ale to jest bardzo ciekawe, dlaczego się posługiwał, znaczy odwoływał się z jednej strony do Homera Joyce, ale no tutaj do tej zlatynizowanej... Mimo, że się posługuje w notatkach imieniem Odysseus, właśnie, prawda? Właśnie. Ja mam swoją hipotezę na ten temat, ale nie chcę teraz jej rozwijać, bo trochę by to trwało. Dobrze, to ja jeszcze tylko jeszcze może jedno pytanie. Czy kupił pan w Dublinie mydło cytrynowe i jakie jest pana ulubione miejsce związane z Ulyssesem w Dublinie? Myślałem, że jakie jest moje ulubione mydło. Mydło cytrynowe kupowałem wielokrotnie. To też, tak. Strasznie się ucieszyłem, że to miejsce Tak, to jest cudowne miejsce. Odwiedza mnie zawsze ilekroć. A jedno z niewielu, które jest ciągle w tym samym miejscu też w ogóle. No. Bo jest na przykład księgarnia ta fantastyczna Hodges and Figgis, ale ona już jest po drugiej stronie ulicy niż była w czasach Joyce'a na przykład. I z tych ulubionych miejsc w Dublinie to właśnie nie wiem, czy nie wymieniłbym tej księgarni Hodges and Figgis. Ona jest w ogóle świetna, świetnie zaopatrzona. Kupiłem w niej wiele zresztą książek, a co roku w okolicach Bloomsday mają całą wystawę zawaloną książkami około Ulyssesowymi. No ja tam widziałem egzemplarz Ulyssesa pierwszego wydania, który 20 lat temu kosztował 10 tysięcy euro i uznałem, że nie mam takich pieniędzy. Słuchaj, ja go widziałem, znaczy taki pierwszy egzemplarz z kolei w Szwajcarii, w Bernie, w jakimś antykwariacie, jeszcze z tą mapą. Jeszcze więcej, tak? Wiesz co, coś koło tego, około 10-12 tysięcy franków szwajcarskich. Też nie miałem takich pieniędzy, ale pan antykwariusz pozwolił mi go obejrzeć, wziąć do ręki. Wiesz, tak. Bardzo, bardzo się miło zachował, jak świętość go tam obraz. Zresztą w znakomitym stanie. Czyli nieczytany, czyli po prostu. jak u wielkiego, jak wielkim Gatsby. Nie przeczytał. Tak. Mamy sobie zaraz stąd pójść, ale to ja ci zadam jeszcze ostatnie pytanie i sobie idziemy. Ale wiesz co, to ja tak. Słowo jeszcze a propos tego mydła cytrynowego, dosłownie słowo. Kupowałem zawsze to mydło, ale teraz mam w domu, dostałem egzemplarz mydła, słuchajcie państwo wszyscy i jestem za to bardzo wdzięczny, z polskiej ambasady w Dublinie. Nagrywałem krótki filmik dla naszej placówki dyplomatycznej z okazji stulecia wydania Ulyssesa. No i zapłacili w ten sposób, znaczy oczywiście mówię to żartem, był to prezent, który w ciągu 2 dni trafił do Warszawy, a później został wysłany kurierem do Łodzi i dysponuję w tej chwili kostką tego mydła w domu. Jestem bardzo wzruszony. Moje ostatnie pytanie dotyczy tego słynnego sylogizmu, to znaczy tych trzech inicjałów, które dzielą powieść, bo pamiętam, że mieliśmy o tym przed kilku laty rozmowę. Jak może państwo wiedzą, pierwsza część Ulyssesa rozpoczyna się od litery S, która denotuje imię Stefana czy Stephena Dedalusa. W nowym przekładzie imiona zostały pozostawione w wersji oryginalnej. Druga rozpoczyna się od litery M, Mr. Leopold Bloom, a trzecia od litery P, czyli Poldi, o którym myśli Molly. Ta M to jest oczywiście Molly, a P to jest Poldi, czyli Leopold. Maciej Słomczyński przełożył dwa z trzech. Tak? Dwa z trzech, pierwszy i trzeci, bo to było dosyć łatwe statecznie i przygotowując się do i tak dalej. Tak jest. Myśmy kiedyś mówili o tym środkowym i pamiętam, że przekonywałem cię, żeby to uratować, że to jest jakoś rzecz, na której mi osobiście strasznie zależało, chociaż wiedziałem, że sam się nigdy nie podejmę przekładu Ulyssesa. No i uratowałeś to zdanie, bo tam jest mąż i ojciec. Ostatecznie mąż i ojciec. Tak. Jak się wpada na taki pomysł? Bo miał być Mr. Leopold Bloom, tak, prawda? Tak. Co by brzmiało jednak troszeczkę sztucznie. I tak chyba było w tej wersji. Było tak w wersji literaturze na świecie. Tak. To jest zresztą jedna z... Bardzo się cieszę, że miałem też możliwość zaprezentowania tych fragmentów wcześniej, że mogłem gadać z przyjaciółmi i pamiętam tę rozmowę. Jestem zadowolony, że to zachowaliśmy. Chociaż słuchaj,
Przed przyjazdem tutaj jeszcze to sprawdzałem. W przekładzie francuskim, włoskim i szwedzkim, tym najnowszym... Przepadło to. Przepadło to. W ogóle nie ma śladu. No. A myśmy to zachowali. Wiesz co, no ten mąż i ojciec to już był trochę z jednej strony taki skok rozpaczy, jakiś leap of faith, ale z drugiej strony... Nie wiem, no rodzaj olśnienia czy czegoś, no chodziłem z tym. Jasne, że to trochę tam niby, no już to go nie ma u Joyce'a, jest Mr. Leopold Bloom. No ale tak się składa, że on jest mężem i ojcem, a mąż i ojciec jest po polsku taką frazeologiczną już, tak? Właściwie cała powieść jest o mężu i ojcu. Słuchaj, Wiech napisał, wiesz, bo jest felieton Wiecha o ulicy z 69 roku. Bohater felietonu jedzie pod Pałac Kultury, żeby go kupić. I streszcza pokrótce Ulyssesa. Otóż według Wiecha jest to opowieść o mężu w podróży służbowej, który po drodze ma romans z syrenami, a w domu nieproszonego gościa. No dobrze, żeśmy Państwa zachęcili. Jest to książka o peregrynacjach męża w podróży służbowej, który ma rozliczne przygody, urywa się z chaty na 18 godzin, potem do niej wraca, na dobre i złe. Książka jest, można ją nabyć w księgarniach albo bezpośrednio w wydawnictwie Oficyna. I co, bardzo dziękujemy przede ja wszystkim ogromnie dziękuję. Maciejowi, że ją przełożył dla nas po raz drugi. Ja dziękujemy Państwu. Dziękuję Tobie za spotkanie i niezwykle interesującą rozmowę Muzeum Literatury, za to, że nas zaprosiło i zechciało gościć, a Państwu za to, że nas słuchali i oglądali i że mam nadzieję czytają, będą czytać albo już przeczytali.